Tak pisali historycy komunistyczni partyjni w Polsce Ludowej. W ślad za tym przyjęła to historia czy historiografia żydowska, pokazując potworne zbrodnie NSZ-owców. Oto dzielny partyzant, który stawiał dzielnie czoło armii niemieckiej, całej potędze III Rzeszy, został zamordowany przez NSZ-owców, czyli de facto polskich nazistów, jak oni to nazywali. I teraz to jest historia z jednej strony i z drugiej strony. Jedna strona nic nie bada, nic nie sprawdza, jeszcze bardziej gmatwa, ukazując to wszystko w straszliwym dla nas świetle. W jednym z niedawnych nagrań wspomniałem o istniejącym już od lat tak zwanym Forum Dialogu. Jest to instytucja powołana w polskim państwie, bardzo dziwna, której zamiar i cel jest szczytny, bo to jest odtwarzanie historii lokalnej, pokazywanie dzieciom, młodzieży, co się działo kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, wspominanie osób, wydarzeń z danego terenu i wszystko byłoby dobrze, gdyby to było obiektywne. Ale to jest etnocentryczne, ze skrajnym przełożeniem tylko i wyłącznie na środowiska żydowskie i co się wtedy działo. Oczywiście działo im się źle. Pod Niemcami tak, jak najbardziej, ale od razu do tego są dołączeni Polacy. I w takim razie dla równowagi, żeby pokazać jak to było naprawdę, trzeba wspominać w tych wydarzeniach lokalnych, i to bardzo obszernie, bo to nie były jakieś incydenty, także te wydarzenia, które chluby tym środowiskom nie przynosiły i nie przynoszą. To jest sprawa Naliboków na Nowogródczyźnie, sprawa Koniuchów na Litwie dzisiejszej, czy to jest sprawa Świńskiej Woli na Lubelszczyźnie, wielu innych miejsc, gdzie środowiska żydowskie zorganizowane tak zwaną partyzantkę, a w dokumentach polskiego podziemia nazywani wprost bandami, mordowały polską ludność cywilną. W dodatku w sposób okrutny, bezwzględny, połączony z rabunkami i z gwałtami kobiet. Tego oczywiście w tym forum dialogu nie będzie, dlatego trzeba im pomagać i przypominać. Wielokrotnie mówiłem i pokazywałem dorobek bojowy pseudopartyzanta żydowskiego, niejakiego Izraela Eisenmana, pseudonim Lew. Po wojnie oficera Urzędu Bezpieczeństwa, który później już nazywał się całkowicie inaczej. Spolszczył sobie nazwisko, dorobił życiorys, jak się okazało pod koniec wojny zniszczył ze dwie albo trzy armie pancerne niemieckie. No czemu nie? Wolno mu było i było to takie proste. Stał się bohaterem, znaczy stałby się, gdyby nie te wydarzenia, które miały miejsce właśnie w jego służbie w Urzędzie Bezpieczeństwa. A służył między innymi w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, gdzie po godzinach pracy, czyli po godzinach służby, z takimi samymi bandziorami jak on, jeździł po terenie, rabował, gwałcił. Doszło do tego, że musiał być aresztowany i śledztwo przeciwko niemu prowadziła jego rodzima instytucja. A on się skarżył swoim przełożonym i w jakiś sposób mocodawcom, tak jak pułkownikowi Różańskiemu, towarzyszu. Przecież my tyle straciliśmy podczas wojny, że ja chciałem tylko częściowo trochę odzyskać. Tak, ale stracił, bo rabowali Niemcy, a odzyskiwał na biednych Polakach. Medaliki, krzyżyki, obrączki, wszystko to się świeciło, jak ta sroczka, brał do wora i z tym wszystkim się zabierał. No i gwałty na małoletnich. To mu chluby nie przynosiło. Tego w historii żydowskiej czy polsko-żydowskiej praktycznie nie ma. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o jego odpowiedniku, może nie o takim zakresie tej bandyckiej działalności, ale także powinien być spopularyzowany i w ramach tego forum dialogu powinien być jak najbardziej pokazany. Chodzi o niejakiego Hila Bravermana. Piękne nazwisko, Braverman. Dzielny człowiek, odważny człowiek. On brał udział w pacyfikacji Drzewicy 22 stycznia 1943 roku, gdzie zamordowano kilku mieszkańców, kilkunastu czy więcej innych następnych było na listach do eksterminacji, ale akurat tych osób nie zastali, nie złapali i szczycili się później w swoich rozkazach bojowych, bo tak się to nazywało, że oczyścili teren z reakcji. Hill Braverman brał w tym udział. To w ogóle była jakaś grupa przetrwania żydowska, początkowo podobno, na to nie ma pełnego potwierdzenia, afiliowana gdzieś przy Armii Krajowej, ale jak zobaczyli, czym on się zajmuje i co robi, został oczywiście popędzony. No i to był skarb. Trzeba go było wziąć i zagospodarować. Kto? Oczywiście Gwardia
Ludowa. I w ramach Gwardii Ludowej, właśnie po pacyfikacji Drzewicy, miał kilka następnych takich wydarzeń, które chluby tej żydowskiej partyzantce na ziemiach polskich absolutnie nie przynoszą. Otóż mamy meldunek z 1943 roku lokalnych struktur Armii Krajowej o tym, co się dzieje w terenie. Jego rejon działania w tym czasie to są Starachowice i okolice. I ten meldunek brzmi tak. Dnia 23 lutego 1943 roku został zamordowany przez Żydów Tomczyk Jan, urodzony 2 czerwca 1901 roku. Według zeznań żony zabitego w styczniu bieżącego roku rano do stodoły wkroczyło 4 uzbrojonych w rewolwery, jak i ręczne granaty. Na uporczywe pukania i dobijania się do drzwi mieszkania Tomczykowa na pytanie, kto tam, usłyszała: tu polska partyzantka walcząca z Niemcami na śmierć i życie. Rozprajają jej dokuczliwych i gubią szpiców i służalców niemieckich. Na ponowne dobijanie się Tomczykowa otworzyła drzwi. Weszło 4 Żydów, którzy nie pozwolili opuszczać mieszkania, a następnie kazali ugotować sobie obiad i zażądali lokum, gdyż zostaną na wieczór. Na prośby Tomczyka, który bał się odpowiedzialności przed Niemcami, zadawanie schronienia oraz zaznaczył, że dzisiaj spodziewa się żandarmerii niemieckiej ze Starachowic, przybysze oświadczyli, że bardzo chętnie oczekują ich przybycia. Po zjedzeniu obiadu i zapłaceniu polecili Tomczykowi, aby zameldował żandarmerii o ich pobycie u niego. Po odejściu ich w niewiadomym kierunku Tomczyk zawiadomił telefonicznie żandarmerię, która nie zareagowała i nie przybyła. Po 2 tygodniach znowu zjawia się u Tomczykowej jeden z nich i zapytuje, czy mąż zrobił tak, jak mu wówczas polecono. Tomczykowa odpowiedziała twierdząco, zaznaczając, że żandarmeria nie zainteresowała się tym. W czasie tej rozmowy weszło jeszcze 2 osobników. Jeden z nich podał się za porucznika Baca czy Waca. To jest pseudonim organizacyjny Hila Brawermana. Po odpoczynku oraz wypraniu ich bielizny przez Tomczykową, czyli musiałem jeszcze gacie uprać za przeproszeniem, przybyli, odeszli, a Tomczyk udał się do leśniczówki i zameldował o tym żandarmerii. Około godziny 12 przybyło 2 posterunkowych Policji Polskiej i spisali protokół. 23 lutego 1943 roku, około godziny 22, wkroczyli do mieszkania Tomczyków ci sami Żydzi i wyprowadzili go na drogę, gdzie stali już Kutera Stefan i Jagiełło Tadeusz ze wsi Klepacze, których pilnowała grupa Żydów uzbrojonych w rewolwery i granaty ręczne. Zatrzymanych zbili kolbami do nieprzytomności, a następnie zastrzelili. Po wykonaniu wyroku żydowska banda egzekucyjna oddaliła się w niewiadomym kierunku. Następnego dnia znaleziono na drodze zwłoki 3 zabitych. Na ubraniach ich znajdowały się kartki z napisem: szpicel niemiecki został zastrzelony. Szpice będą poszukiwani i usuwani. Kto będzie działał przeciwko partyzantom, ten będzie gubiony z rodzinami, a wsie palone. I pod tym 2 podpisy. Porucznik Bac czy Wac i drugi w języku rosyjskim nieczytelny. Żandarmeria i policja przyjechała, zrobiła zdjęcia oraz protokół. To nie są łatwe sprawy. I nie są łatwe sprawy do tłumaczenia dzisiaj, bo dzisiaj każdy przypadek, kiedy polskie podziemie występuje gdzieś przeciwko Żydom, to jest akt nazistowski, hitlerowski, niemiecki, faszystowski, wszystko co najgorsze, ale przede wszystkim polski antysemityzm. Bywało różnie. Bardzo często było tak, że te bandy, a rzekoma partyzantka, zachowywały się w ten sposób, że jedyną obroną przed nimi była obrona czynna, bezpośrednia. I padały w związku z tym po tamtej stronie ofiary. To nie były ofiary polskiego antysemityzmu. To była czynna, niezbędna, konieczna samoobrona polska w warunkach bardzo tragicznych. Ciekawe są następne losy Hila Brawermana. On utopił się, po prostu kąpiąc się w 1943 roku w lecie gdzieś w jakiejś rzece czy sadzawce, no ale to nie była bohaterska jakaś wzniosła śmierć, trzeba było do tego dorobić odpowiednią ideologię. I dorobiono. Okrążeni przez NSZ i zlikwidowani, tak pisali historycy komunistyczni partyjni w Polsce Ludowej. W ślad za tym przyjęła to historia
czy historiografia żydowska, pokazując potworne zbrodnie NSZ-owców. Oto dzielny partyzant, który stawiał dzielnie czoło armii niemieckiej, całej potędze III Rzeszy, został zamordowany przez NSZ-owców, czyli de facto polskich nazistów, jak oni to nazywali. I teraz to jest historia z jednej strony i z drugiej strony. Jedna strona nic nie bada, nic nie sprawdza, jeszcze bardziej gmatwa, ukazując to wszystko w straszliwym dla nas świetle. Ale z naszej strony musimy za każdym razem starać się to jeszcze wyjaśnić. Jest za późno, rzeczywiście, tyle lat po wojnie, ale nie jest za późno na wszystko. Czasami właśnie jakieś dokumenty, meldunki się odnajdują i wtedy widzimy, jak było naprawdę. Banda Brawermana spowodowała śmierć dziesiątków ludzi. Oni chodzili po wsiach, tam się zachowywali w taki sposób, żeby obławy niemieckie łatwo naprowadzić. Później były pacyfikacje tych wsi i w tych wsiach padały ofiary. Czyja to jest wina? Kto był sprawcą? Czy tylko Niemcy? I czy tylko Niemców można za to obciążać? Oczywiście nie. Ale trzeba o tym wszystkim mówić po to, żeby to forum dialogu było prawdziwe. Jeśli dialog, to są dwie strony. Jak są dwie strony, to muszą być wysłuchane i przedstawione argumenty obu stron. Nie może być tak, że Israel Eisenman, przeze mnie wspomniany wcześniej, ten ludobójca z Drzewicy, pokazywany jest w historiografii żydowskiej jako największy partyzant w Europie, ten najbardziej dzielny. Jego własne sprawozdania z 1945 roku mówią, że on zniszczył dziesiątki czołgów, samochodów pancernych, armat, rozbijał jednostki pancerne SS. To jest oczywiście wszystko wyssane z palca. Tak naprawdę nie przeprowadzał żadnych akcji antyniemieckich. Dlaczego? Bo by przeprowadził tylko jedną, czy podjąłby usiłowanie jednej takiej akcji i byłoby po wszystkim. Natomiast opinię u swoich przełożonych w gwardii, później w Armii Ludowej, miał jednoznaczną. Meldunki, jakie się zachowały, mówią wprost. On był ostrzegany jeszcze na początku 1945 roku. Towarzyszu, musicie się strzec. Macie w terenie opinię mordercy. Który polski partyzant i w jakiej organizacji byłby pouczany przez swoich przełożonych, przez swoich dowódców, że ma taką opinię i kto by takiego trzymał na stanie? Pierwsze, co należało z nim zrobić, to się go pozbyć, ale jeszcze przed pozbyciem rozliczyć za to, co robił. Skąd się ta opinia wzięła? I to forum dialogu, jeśli zajmie się takimi sprawami, jeśli zacznie to przypominać, zacznie to pokazywać w prawdziwym świetle, czyli w pełnym, będzie miało rację bytu. Inaczej finansujemy coś, co nam zaciska stryczek na szyi. Z tego nizowego mamy rozłam na tak zwanej lewicy, czyli de facto w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która dwukrotnie zmieniła nazwę, zacierając za sobą ślady metodą lisiego ogona i myślę, że wszystko ludzie zapomnieli. Nie, nie wszystko. I ta nowa partia, partyjka, ugrupowanie, stowarzyszenie, nie wiem co to jest, liczące kilka osób, nazwało się Polską Partią Socjalistyczną.